Dzisiaj mamy o Tomaszu z Akwinu. Powietrze z Saskiej Kępy. Ale że z uniwersytetu był wygnany Tomasz z Akwinu. Takie milczenie lub zamieszanie na temat dorobku świętego Tomasza zapadło także w nauce prawa, chociaż poświęcił on tej kwestii osobny traktat, obszerną część swoich rozważań etycznych. Niekiedy wprawdzie cytuje się słynną definicję prawa, ukutą przez naszego świętego, ale zaraz poddaje się ją wypaczającej interpretacji. I tak jeden z polskich profesorów prawa przypisuje się temu Tomaszowi pogląd, że prawo to rozrządzenie rozumu służącego interesowi wspólnemu. To jednak jest całkowicie wypaczająca interpretacja, czy raczej niezrozumienie jego tezy, że prawo to nakaz rozumu mający na celu dobro wspólne. Dobra wspólnego jako obiektywnego, zadanego celu działalności osób. O Tomaszu z Akwinu dzisiaj troszeczkę więcej. Na korzyść ukierunkowana jest tylko ta działalność ludzkiego rozumu. O Tomaszu z Akwinu dzisiaj, proszę Państwa. Do wybranego celu. Wracam od Mareczka, proszę Państwa, z Wiatracznej i z Pragi Południej dostałam o nieinstrumentalnym dobru osoby. Staroże Wajabasznie, te paruski, a to jest po ukraińsku. Że pierwszy raz w życiu mam takie czasopismo w języku ukraińskim, ale że teraz Polska wszystkich przyjmuje, no to widzicie Państwo. Pierwszy raz w życiu mam po ukraińsku. Każde dobre dzieło musi być dostosowane. Zaraz będziemy kontynuować. Także okoliczności historyczne. Dlatego dzieło świętego Tomasza z Akwinu musi być poddane ożywieniu poprzez uwzględnienie nam współczesnych okoliczności. Tego nas także uczy i więcej światła też. A zatem na terenie współczesnej teorii prawa konieczne jest pierwsze podanie myśli świętego Tomasza z Akwinu w sposób mogący być zrozumiały dla współczesnego człowieka. Samo powtarzanie sformułowań sumy teologicznej świętego Tomasza nie wyda oczekiwanych owoców. Szczęść Boże! Szczęść Boże, to był felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna, a mówił do nas pan profesor Marek Czachorowski. Za kilka minut spotkania z operą na naszej antenie, ale wcześniej pozdrawiamy serdecznie słuchaczy, przede wszystkim ofiarodawców, tych, którzy wspierają Radio Darem Serca. Z biura Radio Maria przy parafii świętego Józefa w Świętochłowicach. Tam wspierają nas pani Lucja Benedykt, pani Krystyna Makowska, pani Krystyna Dończyk, pani Małgorzata Szerzyn, pani Izabela Nowak, pani Joanna Drażyk, pani Gabriela Krętosz, pani Izabela Janek, pani Helena Lorencka i Stefania Błach. Dziękujemy. Ofiarodawcy Radia Maryja z miejscowości Chorzele. Pani Henryka Domańska, pani Mirosława Dygnas, pani Zofia Szyszka, pani Zofia Konkel, pani Marianna Sandrowska, pani Zofia Zdunek, pani Krystyna Więcek, pani Władysława Kowalczyk, pani Anna Bałdyga, pani Zofia Bałdyga i pani Apolonia Budna. Dziękujemy również ofiarodawcom anonimowym. Radio Koncita.